Cześć, witamy Was w nowym podcaście o drużynie Orlando Magic. Podcast nazywa się Magic Talk. Sorry, że angielska nazwa, ale nic polskiego nie brzmiało dobrze. A ja nazywam się Mariusz Figlus, jestem autorem oraz redaktorem naczelnym portalu orlandomagic.pl. Jest ze mną dzisiaj i mam nadzieję, że również w kolejnych odcinkach będzie mój wieloletni magiczny przyjaciel, który wspiera mnie we wszelkich kwestiach związanych z naszym portalem, czyli Maciek Chmielarz. Witaj, Macieju. Siema. Chyba pierwszy raz w życiu powiedziałem do ciebie Macieju. Możliwe, bardzo możliwe, chociaż w pracy tak się do mnie zwracają, bo ludzie, pracuję z ludźmi z Poznania, także tam bardziej Maciej niż Maciek, ale może być, byleby nie Maciuś, także dobra, nie ma nie problemu. będzie Maciusia. Powiedz, co słychać w ojczyźnie Dirka Nowickiego, bo stamtąd właśnie nadajesz przecież. Powiem ci, że no nie, chyba nic takiego ciekawego. Poza ładną w sumie pogodą. No i nie wiem, co mogę ciekawego powiedzieć o tym, co tutaj jest. Także poza życiem, pracą, także wszystko w normie. No niestety Dirka tutaj nie ma. Nie poznałem osobiście. Także jeszcze rok jest w Dallas. Tak, no a może kiedyś się natknę. Chociaż nie wiem, ile mam do jego miejscowości, tam skąd pochodzi, no ale może kiedyś to sprawdzę. Dobrze. Dla tych z Was, którzy nas słuchają, którzy nie odwiedzają orlandomagic.pl, mnie znajdziecie tam pod nickiem Jingles. Maciek z kolei to popularny Skrzatos. Natomiast podcast nagrywamy na zaproszenie i zmotywowani przez Piotrka Zarychtę, który buduje taką podcastową społeczność pod szyldem Magic Basketball i dodatkowo chce przywrócić to kultowe czasopismo, które dla mnie jest mega ważne, bo tak naprawdę dzięki MB, dzięki Magic Basketball, jestem od 95 roku kibicem Orlando Magic. Wtedy to babcia moja kupiła mi pierwszy numer tego czasopisma. Pamiętam, że był to lipiec, jechaliśmy pociągiem do Krakowa na wakacje i babcia właśnie kupiła mi ten pierwszy numer. Pamiętam, że czytałem całą drogę i nie mam pojęcia, dlaczego akurat Orlando sobie wybrałem, co spowodowało, że ta drużyna stała się moją nową, ulubioną drużyną, ale trwa to do dziś. Także efekt potężny. Efekt potężny to na mnie wywarło. Jeżeli chodzi o media społecznościowe dotyczące Orlando Magic, to zaczynałem pisać na portalu magic.nba.pl. Później przejąłem ten portal, ponieważ ówczesny redaktor naczelny musiał zrezygnować z prowadzenia strony. Nie miałem zielonego pojęcia o tym, jak się prowadzi stronę, natomiast miałem dużo wolnego czasu, więc postanowiłem się tego nauczyć i przejąłem stronę. Potem stworzyłem swoją nową wersję tej strony, a kilka lat temu udało mi się kupić domenę orlandomagic.pl i od tego czasu właśnie jesteśmy już, mamy jakby autonomiczną stronę i na niej wszelkie informacje dotyczące Orlando możecie sobie przeczytać. Dobrze, Maciek, jakbyś ty mógł w kilku słowach o tym, jak twoja przygoda z Orlando Magic się zaczęła i za chwilę przejdziemy już do clou podcastu. Okej, okay, więc jeśli chodzi o mnie, to w przeciwieństwie do ciebie ja mniej więcej pamiętam, czemu było to Orlando. No wiadomo, to chyba początki były tylko po prostu jeszcze może nie kibicowania, takiego spoglądania, jak sobie Gortat radził w finałach NBA, bo wcześniej to bardziej to byli Nets ze względu na Cartera, którym się zacząłem interesować już, no w sumie jak jeszcze byłem no nastolatkiem. Wtedy tylko niestety miałem dostęp do NBA poprzez telegazetę i TeleExpress, gdzie chyba właśnie oglądałem skróty konkursów sadów. No i później jak dowiedziałem się, że Carter został wytradowany do Orlando, to już to był taki stuprocentowy bodziec, żeby się w 100% poświęcić już jednej drużynie i mimo tego, że on później jego drogi z Orlando się rozeszły, to ja zostałem. Także tak to wyglądało i sami się poznaliśmy przecież przez tą w sumie stronę. Jeszcze to było magic.nba.pl. No i tak zostałem do dziś. No i już zostanę na zawsze. Także. Tak, bo tak. Właśnie strona będzie też istniała zawsze. To dobrze, że tak. Dobrze, i że my dodałeś. Też będziemy tam zawsze. Także. I też będziemy zawsze kibicować Orlando. Tak. Ty Magic Basketball chyba nie pamiętasz, bo z uwagi na to, że jesteś trochę młodszy, chyba nie miałeś okazji kupować tego czasopisma.
Typować nie, ale no chyba była taka sytuacja, jak byliśmy u ciebie. To pierwszy raz miałem styczność wtedy, co mi pokazałeś. Wszystkie te chyba, to było parę numerów, tak? Czy Oj, zdecydowanie parę dziesiąt, parę dziesiąt. całe No, pudło tak naprawdę. aha, no właśnie. No to już było dosyć dawno temu, ale mniej więcej pamiętam to, chociaż sam ze swojego doświadczenia życiowego nie pamiętam tego czasopisma, czy gazety. To mam nadzieję, Nie. że Piotrkowi uda się je przywrócić i będziesz mógł wtedy zapoznać się z nową edycją. O, wtedy tak. Jedyna szansa. Dobra, przechodząc już do tematu naszego dzisiejszego podcastu. Jest to pierwszy odcinek, a w NBA teraz dzieje się stosunkowo niewiele, dlatego myślę, że możemy sobie w skrócie omówić off-season w Orlando, to co Jeff Weltman z Johnem Hammondem wykombinowali. Działo się sporo, chociaż nie były to może jakieś spektakularne ruchy, ale troszkę się działo. Na początek przypomnienie, kto przyszedł, kto odszedł z Orlando. Jeżeli chodzi o zawodników, nie tylko zawodników, którzy opuścili szeregi Magic, zaczęło się zaraz po zakończeniu sezonu. Pracę stracił Frank Vogel, czyli trener i cały jego sztab. Jeżeli chodzi o zawodników, Shedwin Mack opuścił szeregi Orlando, został zwolniony, miał nie w pełni gwarantowany ostatni rok kontraktu. 1 milion dolarów był z tego gwarantowany i Weltman zastosował na nim tak zwany stretch, czyli po prostu rozłożenie na 3 raty tej kwoty. Jamal Artis, to pewnie nie wiadomo, w ogóle kojarzy, że taki zawodnik był w szeregach Orlando, również został zwolniony. Mario Hezonja jako wolny agent przeszedł do Knicks. Maurice Spates, również wolny agent, wybrał Chiny. Bismack Biyombo został wytradowany do Hornets, natomiast Rodney Purvis, którego też pewnie niewiele osób kojarzy, został oddany do Thunder, potem zdaje się, że do Celtics i ostatecznie chyba został zwolniony. Natomiast jeżeli chodzi o nowe twarze w Orlando, Franka Vogela zastąpił Steve Clifford po dosyć długich poszukiwaniach. Kilka tygodni trwało znalezienie nowego trenera. W drafcie Magic wybrali z szóstym pikiem Mohameda Bambe, z 35. pikiem Melvina Frazier'a i 43. pik to Justin Jackson. Z rynku wolnych agentów przyszedł do Magic rozgrywający Isaiah Briscoe, który ostatni sezon spędził w lidze estońskiej. Na mocy wymiany za Bismacka Biyombo, Jerian Grant i Timofey Mozgov przyszli na Florydę. Jeżeli chodzi o tą wymianę, w której Magic oddali Rodneya Purvisa, to ostatecznie trafił do Orlando Jarrell Martin. Tam jeszcze pomiędzy tymi wymianami Dakari Johnson przewinął się przez Magic, ale ostatecznie Magic wylądowali z Jarrellem Martinem i gotówką od Grizzlies i od Thunder. I podpisaliśmy również dwa two-way kontrakty. Pierwszy to Troy Kupain, rozgrywający jakby łamane przez SG, a drugi zawodnik to Emile Jefferson, silny skrzydłowy. Jeśli chodzi o sam off-season, to ważnym ruchem, który Weltman wykonał, była również nowa umowa dla Aarona Gordona. 78 milionów i co ważne, kontrakt malejący z każdym rokiem. Także bardzo, bardzo fajna umowa. No i powiedz mi, Maciek, co ty sądzisz o tym naszym off-season? No bo żadnych spektakularnych ruchów nie wykonaliśmy, nie wzmocniliśmy się jakoś bardzo mocno. I czy to dobrze, czy ty jednak spodziewałeś się czegoś innego? Może na przykład pozyskania Isaiah Thomasa, o którym się w pewnym momencie dosyć dużo mówiło. Wiesz co? Znaczy, pozyskanie Thomasa nie było w takim sensie, bym powiedział, nie byłoby całkiem złym pomysłem, ale z drugiej strony, patrząc na to, że ostatecznie Thomas do nas nie trafił, to też nie ma jakiejś tragedii, ponieważ patrząc znowu na naszą drużynę, najbliższy sezon będzie już kolejnym sezonem przebudowy, także my teraz nie mamy ciśnienia, żeby pozyskiwać jakichś dobrych, wolnych agentów. Po drugie, Thomas jest po tej kontuzji biodra jedną wielką niewiadomą. I myślę, że
Będzie działał to na korzyść na przykład samego Gordona na przykład, bo wiemy, że Thomas jest ofensywnym graczem, mógłby zabierać dużo rzutów Gordonowi, a właśnie nam przede wszystkim chodzi o rozwój Gordona, też Isaaca, przepraszam, i teraz właśnie chcemy zobaczyć, co zaprezentuje Bamba, chociaż wiadomo, że na jego pozycji jest Nikola Vucevic. Dlatego w tym sezonie powiedziałem sobie, że ja nie będę miał jakichś wielkich oczekiwań co do Orlando. Po prostu wiem, że to jest przebudowa i że nie atakujemy playoffów. Znowu będziemy gdzieś tam w końcówce wschodu. Bo tak, zaczęliśmy świetnie poprzedni sezon, chyba od 4-1 nawet. To wszyscy, i nie mówię, że ja nie, bo ja też byłem w tej grupie, która zaczęła nagle wierzyć, że Orlando może coś osiągnąć. Później Ja się oczywiście. zastanawiałem, czy w playoffach będziemy mieli przewagę parkietu, czy nie. No tak, ale wiesz, no to była taka, no też było ciężko nie myśleć pozytywnie, patrząc jak, na to, jak grali Magic. Przecież rozbicie San Antonio Spurs ponad chyba 40, nie, nie wiem iloma, ale po prostu rozgromiliśmy Spurs na własnym parkiecie. Później parę też ważnych wygranych wyjazdowych. Także no mieliśmy powód, by myśleć, że może być dobrze, no ale no niestety skończyło się jak co roku i ogon tabeli. Znowu zamiast cieszenia się playoffami, to cieszyliśmy się z wysokiego, dosyć i też nie super wysokiego piku w drafcie. Bo przez to, że wygraliśmy ostatni mecz, chyba z, nie wiem, z Dallas czy z kimś? Nie, przepraszam. Nie. Milwaukee bodajże, nie pamiętam dokładnie. No nieważne, ale wygraliśmy właśnie ostatni mecz, który nie miał dla nas żadnego znaczenia i spadliśmy przez to chyba o jeden albo, nie, powędrowaliśmy w górę w tabeli o jedno czy dwa miejsca i przez to mieliśmy mniej szans na lepszy pik i skończyliśmy z szóstką. No chociaż ostatecznie wybraliśmy Bambę, co jest też ciekawym wyborem i na to trzeba czekać, na to trzeba zwracać uwagę w tym sezonie i na tym się skupić, Z a nie na. Washingtonem wygraliśmy ostatni mecz. Sprawdziłem właśnie, bo mnie to nurtowało z Washingtonem. Tak, no jeżeli chodzi o Thomasa, to ja mam jakby podobne odczucia. Ja się bardzo obawiałem, bo tam już w pewnym momencie informacje były na tyle wyraźne, że praktycznie są dogadani, praktycznie rozmowy już przebiegły i tylko czekamy na podpisanie kontraktu. Na Twitterze pojawiła się masa przeróbek, zdjęć Thomasa w koszulce Orlando. Z jednej strony byłem zaintrygowany, no bo taki gracz, który faktycznie Znaczy, mógłby wnieść trochę świeżości. to jest taki gracz, który mi się wydaje, że gdziekolwiek by nie grał, to daje z siebie wszystko, nie? Ja bardzo lubię i szanuję takich graczy, tylko że właśnie chodzi o to, że nie wiadomo, jaki to by miał być kontrakt, bo mi się wydaje, że to nie byłaby to roczna umowa, a nam tak naprawdę teraz nie jest potrzebny gracz, który będzie miał, no może nie tłusty, ale dosyć obfity kontrakt i na parę lat. My bardziej musimy iść w tym kierunku, żeby mieć więcej wolnych pieniędzy na przyszłość i skupić się na bardziej perspektywicznych graczach niż Isaiah Thomas. No od Denver on dostał jednoroczny minimalny kontrakt, ale faktycznie nie wiadomo, czy z nami miałoby to wyglądać tak samo. Chociaż ja gdzieś tam słyszałem też informacje, że takich konkretnych rozmów nie było, że to media nakręciły całą sprawę. Trudno powiedzieć, jak było. Mamy natomiast innego Isaiah Briscoe. Także na pocieszenie. Dla mnie te ruchy Weltmana, które on wykonał, to jest takie przygotowywanie gruntu pod to, co tak naprawdę będzie za rok czy za 2 lata. No bo czy Briscoe, czy Jerian Grant pozyskany w wymianie, to są zawodnicy, którzy no to nie są jacyś wielcy rozgrywający. My podejrzewam, damy im szansę i sprawdzimy, czy jakby przy większej ilości minut, przy większym wykorzystaniu, czy będą w stanie wejść na jakiś wyższy poziom. Jeżeli któryś z nich faktycznie wypali, to być może zostanie w drużynie jako drugi rozgrywający na przyszłość, bo podejrzewam, że tego pierwszego my jednak wciąż będziemy starali się Szukać. pozyskać. Coś się mówi o zainteresowaniu Kembą Walkerem, który zdaje się, że jakoś mu się niedługo kończy kontrakt, także być może przez jakąś wymianę, czy po prostu poczekamy, aż on będzie wolnym agentem i wtedy postaram się kogoś pozyskać. Natomiast Weltman wykonał takie dosyć bezpieczne ruchy. Nie podpisał żadnego długiego kontraktu. Pozyskał Jarrella Martina, który też jest zawodnikiem, który no,
coś tam może zagrać. No to też nie jest, nie jest jakiś. Który ma złożony top 10 najlepszych Sami. akcji poprzedniego sezonu z samych wsadów. Dokładnie. Także wiemy, że ma ciąg do obręczy. No ale nie mamy nic do stracenia, także. O to chodzi właśnie. Jeżeli, no bo zeszły sezon też był stracony przez kontuzję, tu jednak trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że sporo zawodników było kontuzjowanych. Terence Ross wyleciał praktycznie na cały sezon. Jonathan Isaac nie mógł się tak naprawdę pokazać, bo również większość czasu przesiedział na ławce z kontuzją. Aaron Gordon również opuścił jakieś tam mecze, także no, nie mogliśmy się rozkręcić. Mieliśmy bardzo dużo różnych pierwszych piątek i to na pewno gdzieś tam przyhamowało drużynę. Zobaczymy, co będzie teraz. Jeżeli wszyscy będą zdrowi, to może jeżeli na przykład Jonathan Isaac poczyniłby postępy, cały czas też liczymy na dalsze postępy Aarona Gordona, to kto wie, jak ten sezon się dla nas ułoży na takim słabym wschodzie, bo to trzeba jednak też przyznać, że na tak samym wschodzie, jak jest teraz, no myślę, że Tym bardziej po odejściu LeBrona, prawda? dokładnie tak. No, ja jakoś nie liczę specjalnie na playoffy, ale nie zdziwiłbym się bardzo, gdyby faktycznie się Magic o nie otarli, czy nawet by gdzieś tam Aha, ja nie liczę powalczyli. w ogóle na playoffy, także ja ten sezon biorę całkiem na spokojnie i wolę nawet nie myśleć, bo wiem, jakie to jest uczucie, kiedy już zdajesz sobie sprawę, że twoja drużyna jednak nie będzie miała szansy na playoffy, niż podejść do tego sezonu jako trochę do takiego z chłodną głową i nawet o tym nie myśleć. No No my musimy wiadomo, trochę. że lepiej jest, gdy twoja drużyna wygrywa, no ale w końcu trzeba być realistą i no lepiej myślę, że ja na ten sezon powiedziałem, że nie ma szans, żebym się nastawiał na playoffy, bo już co roku się łudzę, chociaż no okej, okay, no nie mówię, bo po odejściu Howarda te pierwsze dwa sezony wiadomo, że nie atakowaliśmy playoffów, no ale sam fakt, że poprzedni sezon był właśnie tak dobrze rozpoczęty, rozczarował, to tym razem wolę tego sobie oszczędzić. No bo my właśnie od kilku lat już faktycznie, tak jak mówisz, te dwa pierwsze sezony może nikt nie liczył na to, że nagle się szybko odbudujemy, ale myślę, że też nikt nie zakładał, że po 6 czy 7 latach od odejścia Howarda my nadal będziemy w miejscu i tak naprawdę do tych playoffów będzie całkiem daleko, więc no faktycznie takie podejście z brakiem konkretnych oczekiwań, jeżeli chodzi o wyniki, jest bezpiecznym, żeby się po prostu po raz kolejny nie rozczarować. A co powiesz o trenerze? Bo tutaj w sumie tego wątku jeszcze nie poruszyliśmy. Frank Vogel, no myślę, że jednak wielki zawód, bo mieliśmy też ogromne oczekiwania co do tego trenera i Tak, znaczy myśleliśmy, jeszcze że złapaliśmy Pana Boga za nogi i że on będzie w ogóle naszym dokładnie, trenerem to było na wiele taki lat. tak napompowany balonik, że on zrobił tam właśnie z Indiany tą ekipę playoffową, gdzie walczyła w playoffach z Miami, tak, i w ogóle to powiedzieli wszyscy, znaczy bardzo dużo osób mówiło i to chyba nawet ekspertów, że to jest świetny ruch Orlando, chociaż ja nie mówię, bo też tak myślałem, nie? Tylko, że wyszło jak wyszło. Jak oglądałem no niektóre mecze Orlando, to po prostu jak patrzyłem na naszego trenera, to on jakoś tak, tam nie było jakiegoś takiej na przykład bardziej bym powiedział, że jak u nas był Scott Skiles, to on, jego charakter i cały wpływ na drużynę był o wiele większy niż Franka. Ale no wyszło z nim jak wyszło, teraz jest Clifford i to jest w sumie nasz, tak bym, stary kolega, bo przecież był na ławce u Van Gundy'ego jako asystent, także on zna Orlando, może nie zna już tych graczy, którzy są, ale myślę, że nie jest to zły. Jest to wybór, mi się wydaje, na ten moment jest to wybór pewny, jest to wybór okej. Okay. No on był 5 sezonów spędził chyba w Charlotte, tak? Pięć sezonów zrobił 2 razy playoffy, 2 razy miał dodatni bilans, tak. I to jest, tak mówił, chyba tak kiedyś takie coś przeczytałem, czy usłyszałem o nim, że to jest taki trener na 40 zwycięstw. Tylko mnie to, ja nie lubię takiego przypisywania, na ile zwycięstw to jest trener. Po prostu to też zależy od grupy, jaką masz. I na przykład, gdy on będzie miał tych graczy i na przykład z Gordona, Gordon się powinien jeszcze bardziej rozwinąć, ponieważ to będzie jego teraz 5. sezon, to myślę, że nie będzie źle, ale no spokojnie. Pierwszy sezon na pewno tam on będzie miał
będzie mógł spokojnie pracować, tam nie Na będzie miał żadnego rozpęd, tak. ciśnienia. Tak, nie będzie miał żadnego ciśnienia, tam nie ma żadnych, nikt mu nie stawia tak poprzeczki, że musi awansować do playoff czy coś w tym stylu. Nie, po prostu mi się wydaje, że pierwszy sezon po prostu będzie mógł spokojnie przepracować. No i zobaczymy z czasem. No wiemy, mamy dziurę na pozycji rozgrywającego. Tak jak powiedziałeś, że może któryś z tych graczy, który aktualnie mamy w składzie, okaże się może drugim albo rozgrywającym. Ewentualnie może ktoś jeszcze jako trzecia opcja. Wiemy, mamy DJ Augustina jako pierwszego rozgrywającego. Oczywiście Clifford mówi, że to jest pierwszy rozgrywający, że on może pełnić tę rolę, ale sami dobrze wiemy, że Teraz to nie ma wyjścia specjalnie. no on nie ma wyjścia, tylko chodzi o to, że na przykład w 20 paru zespołach innych w NBA on nie byłby na bank starterem, także to nie jest pierwszy rozgrywający, no to jest rezerwowy rozgrywający, no i zobaczymy jak to wszystko będzie, jak to będzie wyglądało. Na razie musimy sobie poczekać, zobaczyć, sam Clifford musi zobaczyć, z kim ma do czynienia, z jakimi zawodnikami, no ale dla mnie to jest przede wszystkim budowanie zespołu dookoła Gordona, bo to jest dla mnie teraz nasz najlepszy zawodnik. Nie chciałbym, żebyśmy popełnili ten błąd co z Oladipo, że wymieniliśmy go po 4 sezonach, a on nagle odpalił. Znaczy nie, przepraszam, wymieniliśmy go po 3 sezonach chyba, tak? Bo Chyba tak, chyba tak. chyba tak, do Oklahomy. I czekam na jego rozwój, także jestem zadowolony z wyboru trenera, także teraz tylko i wyłącznie pozostaje nam czekać, ale jeszcze chciałem powiedzieć odnośnie Hammonda i Weltmana, że podoba mi się to, że robią wszystko na spokojnie, ponieważ wiemy, że Hennigan już z czasem, jak chyba poczuł, że pali mu się grunt pod nogami, także zaczął robić takie agresywne wymiany i szukać różnych dziwnych trade'ów, no i wiem, jak to się skończyło, że zostaliśmy bez Oladipo i w sumie ani bez i zostaliśmy bez Ibaki, także który nam może niewiele dawał, ale zawsze tam jakiś gracz, który ocierał się o mecze All-Star był, no ale teraz mamy całkiem inną sytuację, także musimy sobie troszkę poczekać i na spokojnie przede wszystkim to wszystko przyjąć. Tak, jeżeli chodzi o Hennigana, to ja mam wrażenie, że on zabrakło mu trochę jaj, żeby tupnąć nogą i powiedzieć Alexowi Martinsowi, żeby on się nie wpieprzał w rzeczy związane z koszykówką, bo tam z tego, co słyszałem, jednak było duże ciśnienie na to, żeby zrobić drużynę lepszą tu i teraz, i Tak, ale sam właśnie Martins nie chciał czekać. to było głupie moim zdaniem, bo skoro my zaczynaliśmy całą tą budowę na spokojnie i nagle w jednym momencie jest, o, teraz musimy odpalić, to nie, to tak się nie dzieje, te tryby muszą się same zazębiać i to nie jest takie coś, że oni sobie teraz pomyślą to, o, my powiemy teraz i teraz masz na przykład Oladipo, teraz masz być gwiazdą. No to jak widać nie, Oladipo 2 lata później został gwiazdą, prawda, został All-Starem i to nie ma tak, że na ich zaściankę po prostu tak się stanie. Nie, to po prostu czas, to wszystko musi się zgrać w czasie i właśnie dlatego teraz nie możemy popełnić tych błędów, które popełniliśmy 2 lata temu i rok temu. Także teraz Weltman i Hammond mają dużo czasu, ale oni wiedzą jak to, i wydaje mi się, że są doświadczeni po pierwsze. Hennigan tego doświadczenia nie miał. On był tam w Oklahomie, był z boku. W Orlando dostał pierwszy raz tak naprawdę taką władzę, no i niestety nie wyszło, chociaż bardzo w niego wierzyłem i broniłem go prawie do samego końca, ale jak już tak pod koniec to już sam powiedziałem, uderzyłem się w piersi, powiedziałem, idź chłopie, skąd przyszedłeś, bo to już dalej nie ma sensu. Tak, no wracając jeszcze do trenera, ja pamiętam, że nie byłem jakoś zbyt zadowolony w momencie, kiedy przeczytałem, że postawiliśmy na Clifforda. To może trochę wynikało z tego, że mówiło się o tym, że będziemy szukali trenera z uniwersytetu, więc wszyscy mieliśmy oczywiście wyobrażenie, że przyjdzie do nas drugi brat Stevens. Chociaż były jakieś plotki o Kelvinie Sampsonie i Tomie Izo, czyli dwóch takich już jednak Tak, starszych jeszcze trenerów. Stackhouse chyba gdzieś przewijał Jerry No tak, ale Stockton. to chyba też była jakaś taka On po prostu. z G League, bo tak, bo on. To chyba była jakaś taka medialna po prostu informacja, natomiast realnego zainteresowania ze strony Orlando raczej nie było.
Clifford jest dla mnie taką bezpieczną opcją, bez jakiegoś szału. Natomiast... To jest tak, dla mnie to jest troszeczkę taka opcja jak Scott Skiles na tamten moment, kiedy go wybraliśmy. Nawet że... są podobni trochę do siebie wizualnie. Tak, dlatego tak mi się to kojarzy, że wiesz, że przychodzi trener, który ma jakiś warsztat, ma tam jakąś tam renomę w lidze i wiemy, że to nie jest całkiem na przykład nowicjusz jak nasz w cudzysłowie Gandhi, który był wcześniej, Jacques Vaughan, także zobaczymy jak to będzie wyglądać, ale tak jak mówisz, jest to bezpieczny wybór i nie jest to jakieś mega ryzyko, także to jest bardziej, wiemy co bierzemy, tak mi się wydaje. Mnie się podobały dwie rzeczy, które on powiedział. Jedna, to był taki żart już na konferencji prasowej po tym jak został, znaczy po tym jak przyszedł do Orlando, jak został przedstawiany. On w zeszłym roku miał kłopoty zdrowotne, skarżył się na bóle głowy i cierpiał na bezsenność, przez co musiał tam chyba dwadzieścia kilka spotkań opuścić. Zapytany właśnie o stan zdrowia, stwierdził, że jest wszystko ok, ale że bóle głowy mu powrócą, jak gracze Orlando nie będą wracali do obrony, więc jakby podkreślił też to, że jest trenerem, który ceni defensywę. Druga rzecz, jaką powiedział już później, jest taka, że on oczekuje od drużyny Orlando, że jak inne drużyny będą patrzyły w terminarz i będą widziały, że za 2 czy 3 dni grają z Orlando, to zaczną się jakoś niepokoić i to nie będzie dla nich komfortowa sytuacja. Jakby tak, o cholera, się... mamy Orlando w środę. Tak, tak, dokładnie. Ale wiesz co, to jest jeszcze ci przerwę na moment, to jest bardzo fajne, ponieważ jeszcze zapytałeś mnie o oczekiwania. Wiesz co, moim jedynym oczekiwaniem takim, to co chciałbym zobaczyć, to ja nie chodzi mi o wyniki, ale chciałbym to, żebyśmy na przykład nie przegrywali po 30-40 punktów, tylko że możemy przegrywać, tylko chodzi mi o to, żeby było zaangażowanie, żeby widać, że te chłopaki walczą i oni może nie mają się na tyle umiejętności jako grupa, żeby wygrywać, ale żeby było to zaangażowanie, bo wtedy całkiem inaczej się ogląda mecz. Żeby było serce do walki. Dokładnie. Zgadzam się. Widziałbym bo, to wiesz, podobnie. Całkiem inaczej sam... No patrząc na nas kibiców, no jak my wstajemy, bo mieszkamy gdzie mieszkamy, ale wstajemy w nocy na przykład i oglądamy mecze i wiesz, i widzisz jak tu po pierwszej czy drugiej kwarcie mamy stratę 20 punktów, no oczywiście takie straty są do odrobienia, ale jeśli tam mecz się nie układa i to w trzeciej kwarcie czy pod koniec trzeciej kwarty już masz zmienników takich, wiesz, że wiesz, już nic z tym meczem nie zrobisz, także to jest trochę przykre, nie? I bardziej... Właściwie chodziłoby mi o to, żebyśmy, no niekoniecznie musimy wygrywać, bo wiem, że będzie o to ciężko, ale żebyśmy przynajmniej właśnie byli w to zaangażowani i walczyli. To jeszcze jedna na koniec ciekawostka odnośnie trenera. Też ostatnio wyczytałem, że on bardzo lubi robić zawodnikom testy. I mówił o tym zarówno JJ Redick, jak i Mohamed Bamba, który wystąpił u Redicka w podcaście. I Bamba stwierdził, że przed jednym z treningów, czy na jednym z treningów, przed meczami Summer League, trenerzy rozrysowali, pokazali, nauczyli ich pewnych pojęć związanych z defensywą. Tam przedstawili różne pojęcia, różne schematy. I dzień czy 2 dni później przyszedł właśnie Steve Clifford i stwierdził, wyjmujemy karteczki i robimy test. Także, i to podobno właśnie są jego metody już od tych czasów, kiedy faktycznie był asystentem Stana Van Gundy'ego. Także zobaczymy, no, bo czy zawodnicy Van polubią Gundy, kartkówki. Van Gundy znowu przylepiał chyba na szatni na jakieś takie karteczki, na przykład z takimi wskazówkami, co kto ma robić na przykład. Tam kiedyś chyba Gortat o tym opowiadał, że zawsze na szatni, tam gdzie miałeś w szatni swoją szafkę, czy tam się przebierałeś, właśnie miałeś przyklejane parę karteczek, co masz poprawić, albo takie wskazówki. To może coś z tego właśnie, z pracy z Van Gundy mu zostało. Możliwe, że tak. Dobrze. Jakby off-season mamy mniej więcej omówiony. Raczej spokojny, raczej bez fajerwerków. Ale to też jakby to co wcześniej powiedziałem. Bez fajerwerków, których nie szukaliśmy tak naprawdę. No tak, tak, zgadza się. Trzeba dodać, nie? Że no my raczej nie polowaliśmy nic w tym off-season. Tak, a nie szukaliśmy, mam wrażenie, dlatego, że Weltman chce przygotować tą drużynę na spokojnie do tego, żeby za rok czy dwa móc zaatakować chociażby jakiegoś wolnego agenta, bo o ile w tym roku drużyna zupełnie nie miała miejsca w salary i nie mogła za bardzo poszaleć na rynku wolnych agentów,
to już za rok ta sytuacja będzie zgoła inna, bo kończą się umowy Wucewicza, kończy się kontrakt Rosa. No nie sądzę, żebyśmy ani jednego, ani drugiego jakoś bardzo agresywnie chcieli przedłużać. Z kolei za 2 lata spadnie również umowa DJ Augustina, spadnie umowa Jonathana Simonsa i Magic będą mieli naprawdę sporo miejsca w salary, także będą mogli gdzieś nawet zaatakować na rynku wolnych agentów i myślę, że to jest takie przygotowywanie gruntu, bo w 2 ostatnich draftach Weltman wybrał swoich zawodników, wybrał 2 zawodników z bardzo dużym zasięgiem ramion, czyli takich, których Tak. właśnie lubi. I on sobie zbiera po prostu małe klocki na razie, żeby tą drużynę przygotować i żeby faktycznie zacząć tak naprawdę budować już z takich dużych cegieł, myślę, za rok czy dwa. Tak, i tym bardziej za 2 lata będziemy mieć już bardzo dobry obraz. Mniej więcej będziemy wiedzieć, kim będzie Gordon. Taką jego tożsamość poznamy. Czy będzie takim graczem na 17 punktów, czy to będzie taki bardziej franchise player, nie? Żeby na przykład został na, chociaż to jest ciężkie teraz, żeby jeden zawodnik grał całą karierę w jednym klubie, ale no jeśli byłby dobry i wiesz, bardzo chciałby zostać, a my byśmy bardzo chcieli go zatrzymać, to wtedy będziemy musieli myśleć o kolejnych krokach, ale do tego na pewno będziemy potrzebowali wzmocnień, bo mając cały czas taki skład, jaki mamy, na przykład mniej więcej w sensie przebudowy, to na pewno Gordon, będąc na przykład dobrym albo bardzo dobrym zawodnikiem, czy też All-Starem, to nie będzie chciał zostać, bo wiemy, jak się potoczyła sytuacja z Shakiem, jak się potoczyła sytuacja z Howardem, także musimy być na to wyczuleni i musimy właśnie kogoś w końcu do tego naszego Orlando zachęcić, żeby ktoś chciał tutaj przyjść. No, dokładnie tak. Mówiłeś, że nie masz konkretnych oczekiwań na przyszły sezon, jeżeli chodzi o wyniki, a Nie, wiesz, może jakiś zawodnik, na którego szczególnie liczysz? znaczy chciałbym, żebyśmy na przykład grali u siebie w Orlando, żebyśmy grali o wiele lepiej na przykład niż na wyjazdach, bo żeby właśnie przed tą publicznością, żeby ci ludzie przychodzili, bo wiemy też, że jak nie mamy jakichś mega fanów na Amway Center, tylko że to są bardziej tacy widzowie. Także chciałbym, żeby ta hala się zapełniała, żeby ci gracze widzieli, że ludzie przychodzą na mecze. A co odnośnie graczy, no chciałbym, no ja liczę na Gordona, odkąd go wybraliśmy w drafcie. On był tam w mokach przewidywany na 15 chyba pik około. Około 10 chyba, z tego co kojarzę. No to między tam 10 czy tam do 12, jakoś tak, w drugiej dziesiątce powiedzmy, to czy tam top 15, o. Tak będzie lepiej. To jak się podobno dowiedział, że pójdzie z czwórką, to nie mógł wierzyć. Właśnie chciałbym, żeby to właśnie tą szansę, którą wtedy dostał, żeby teraz wykorzystał. Chciałbym, żeby stał się naprawdę graczem na dwie strony boiska, chociaż wiemy już to troszkę widać, że on tak dobrze zaczął w defensywie, będąc coraz lepszym w ataku, bo on z sezonu na sezon jest lepszy coraz w ofensywie. Co prawda w okolicach 45% cały czas ma skuteczność, ale z roku na rok poprawia trójkę. To jest też ważny aspekt w jego grze, bo tych rzutów jest coraz więcej i ten jego rzut naprawdę wygląda coraz fajniej. Nawet ostatnio w tych chyba takich gierkach, co tam był Durant i inni gracze z NBA, czy też kiedyś co grali w NBA, naprawdę te highlighty wyglądają bardzo przyzwoicie na właśnie na tym tle Duranta czy innych graczy. Także to jest mój numer jeden, ten, na którym chciałbym się skupić i chciałbym, żeby on naprawdę odpalił. I chociaż wiem, że też nasz Francuz, Evan Fournier, też chce być tą pierwszą opcją i tutaj może być konflikt interesów, bo tutaj nikt nie zamierza odpuszczać. No ale skupiam się przede wszystkim na Gordonie. Z Bambą na razie się wstrzymam, bo no nie widziałem go za dużo i nie wiem tak naprawdę, czego można się po nim spodziewać, tym bardziej, że mamy Vucevicia w składzie, także on chyba dalej będzie starterem. Także tyle. No i chciałbym, żeby Isaac został trochę przypakował, bo brakuje mu masy mięśniowej i żeby trochę pograł więcej niż w poprzednim sezonie. Także tyle oczekiwań, ale tak jak mówię, najbardziej skupiam swoją uwagę na Gordonie, którego
który będzie naszą pierwszą opcją. No ja bardzo chętnie zobaczę właśnie, jak się rozwinie ta trójka Bamba, Isaac, Gordon, którym kibice dali taki pseudonim od ich pierwszych liter nazwisk, czyli Big. Ktoś tam do tego dopisał Victorious, wyszło Victorious Big, nawet takie koszulki na bodajże Orlando Magic Daily na tej stronie zrobili, można było sobie takie koszulki zamówić. Bardzo fajnie to wyszło. Jestem ciekawy właśnie, jak ta trójka będzie ze sobą współpracowała, bo tak naprawdę no, oni się trochę dublują. Isaac z Gordonem to jest podobna pozycja, natomiast oni też mogą grać wymiennie na pozycjach numer 3 i 4. Tak, mi się wydaje, że Gordon będzie bardziej chyba na trójce grał niż na dwójce, jeśli Isaac będzie z nim na parkiecie, chociaż oni, tak jak mówisz, oni się mogą między tymi trzema pozycjami nawet z Bambą wymieniać. Na dwójce, no, Bamba to nie, bardziej... o czwórkę ci chodziło, rozumiem, a nie o dwójkę. Tak, aha, tak. No, w sensie centra silnego skrzydłowego i niskiego skrzydłowego. No też Bamba to wiadomo, że to jest center, chociaż... Bamba raczej center, natomiast no tutaj Isaac też spokojnie może na trójce grać. On w lidze letniej pokazał, że potrafi sobie fajnie też wykreować rzut po koźle. On dosyć dobrze trafiał z półdystansu. Dobrze to może jest za dużo powiedziane, bo on oddawał sporo rzutów i też sporo nie trafiało do kosza, natomiast pokazał, że się nie boi, że faktycznie ten rzut ma coraz bardziej pewny. Tak, liga zweryfikuje. To liga letnia to jest tylko, sami wiemy jak to wygląda. Ale liga wszystko zweryfikuje, także chociaż wiadomo, no to liga letnia jest od czegoś, żeby próbować, no ale nadzieje są, także ja czekam na ten sezon i będę oglądał, jak to nasza trójka sobie radzi. Czy będzie big, czy też nie. Moje największe oczekiwanie na przyszły sezon już się w sumie zrealizowało i mam na myśli powrót koszulek retro, także to jest też kolejny powód do tego, że trzeba te mecze oglądać, bo najpiękniejsze stroje w historii Orlando Magic wracają, jestem mega zajarany i myślę, że jak tylko się pojawią w NBA Store EU, to trzeba będzie zaatakować. To trzeba będzie zamówić, bo tym bardziej, że wracają niebieskie, koszulki. Nie czarne, które były tam na 25-lecie, tak? Chyba tak, nie? Tak, byliśmy wtedy w czarnych, za czasów czarnych. Chociaż też są kozackie naprawdę, nie? Też te retro stroje są, w ogóle wszystkie stroje Orlando są kozackie. Pamiętam, kiedyś była taka sonda chyba, jeszcze na jakiejś stronie, związana jest z koszykówką i właśnie stroje chyba Orlando z 95 na 96 sezon wygrały jako najlepsze, że są najfajniejsze. Tam było coś jeszcze takiego, Seattle, tak, chyba. Tak, kojarzę. Ale właśnie te stroje są naprawdę super i też się bardzo, bardzo jaram tym, że wracają. Dokładnie tak. Szkoda tylko, że na jeden sezon prawdopodobnie. To jest troszkę niefajne, no ale lepiej tak niż w ogóle. No zobaczymy, czy na jeden to... Różnie może być w sumie. Znaczy, bo one wracają ze względu na 30-lecie, także to nie jest jakoś tam chyba w planach, żeby zostały na stałe, prawda? Zgadza się. Ja też gdzieś tam mam nadzieję, że może my zrobimy coś z logo, bo jednak aktualne logo Magic no, jest chyba najsłabsze z tych wszystkich trzech, które do tej pory były. Ja mam ogromny sentyment do pierwszego logo. No, dlatego, że pewnie zaczynałeś wtedy z Orlando, nie? I to jest ten... Tak, tak, ja mam do drugiego. Dla mnie to drugie logo... Jeszcze ta Amway Arena z tym właśnie logo na środku, to było coś kozackiego. Tak, dokładnie. No, Magic teraz przygotowali takie okazjonalne logo na 30-lecie właśnie, gdzie jednym z elementów jest ta piłka z tego starego logo. Ona jest trochę odświeżona, bo gwiazdy i pasy między panelami, one są białe zamiast szarych, tak jak było w oryginale. Więc ja cały czas mam nadzieję, że może oni będą chcieli coś z tym logo trochę powalczyć i gdzieś tam... zmienić je, nawiązując do tego pierwszego, no ale zobaczymy to tak, na razie gdyby. W Stanach jest tak, że oni właśnie lubią coś odświeżać, zmieniać, no pomyślmy sobie w piłce nożnej, żebyśmy na przykład jakiś klub, no okej, okay, Juventus, nie, ale żeby, wiesz, ogólnie się nie zmienia ani logo, ani żadnych herbów, prawda, tylko w NBA takie coś ma, w Stanach takie coś ma miejsce, no ale Stany to są Stany. Stany to są Stany. Dobra, rozmawiamy sobie już ponad 30 minut. Ja myślę, że jak na pierwszy odcinek to wystarczy. Wrócimy do Was pewnie z kolejnymi tematami. Myślę, że przyjrzymy się na pewno bliżej debiutantom, których Magic w tym roku wybrali. A na chwilę obecną
dziękujemy Wam bardzo za ten pierwszy odcinek. Również dziękuję. I postaramy się, żeby z każdym kolejnym było jednak coraz lepiej, bo pewnie jakieś tutaj błędy debiutantów popełniliśmy, ale Będziemy z tym walczyć. będziemy z tym walczyć i będziemy iść do przodu. Dobra, bardzo dziękuję, pozdrawiamy i do usłyszenia. Dzięki, trzymajcie się, cześć.